Wyjątkowa kolekcja unikatowych zdjęć Marilyn Monroe już wkrótce trafi do Wrocławia. Dwie godziny temu w Warszawie miasto przebiło innych konkurentów i za 6 400 000 zł wylicytowało fotografię. Wystawa zdjęć ma być jedną z największych atrakcji europejskiej stolicy kultury. Relacja Anny Piskorowskiej. Zdjęcia Normy Jane Mortenson, bo tak naprawdę nazywała się Marilyn Monroe, robił Milton Green, wieloletni przyjaciel i współpracownik gwiazdy. Kolekcja ta jest wyjątkowa, ponieważ jest to praktycznie dorobek całego życia jednego z największych fotografów amerykańskich, fotografów celebryckich, modowych, reportażowych. Kolekcja, gdy trafi do Wrocławia, ma być jedną z największych atrakcji europejskiej stolicy kultury. Ponad 3000 zdjęć, których wartość szacowana jest na ponad 20 milionów złotych, udało się zakupić dzięki pieniądzom europejskim z nagrody Melina Mercury i wsparciu sponsorów. Przebiliśmy innych, w związku z czym jedna z największych gwiazd światowego kina, Marilyn Monroe, staje się wrocławianką. Przed rozpoczęciem Europejskiej Stolicy Kultury na stałe zagości Marilyn Monroe we Wrocławiu, a na początku tu w hali stulecia. I wanna be loved by you, the diddly 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 dum, boop boop doop. Marilyn Monroe znana jest m.in. z filmów Pół żartem, pół serio czy Książę i aktoreczka. Ona była potwornie ambitną dziewczyną. Była self-made woman, ponieważ sama siebie wymyśliła i stworzyła. Była ambitna i bardzo wysoko celowała, aż do prezydenta włącznie. Podobiznę aktorki w swoich kultowych obrazach wykorzystał sam Andy Warhol. Dziś stylem gwiazdy inspiruje się choćby świat mody. Suknię w Merlinki na uroczystość rozdania Złotych Globów zaprojektowała dla swojej córki Weroniki Teresa Rosati. Moda na podobizny Marilyn Monroe nie tylko na tkaninach, ale również na zegarkach, na różnego typu akcesoriach, meblach, poduszkach. Polski zespół Red Lips też inspiruje się Marilyn Monroe. Makijaż frontmenki i nazwa zespołu pochodzi właśnie od słynnych czerwonych ust aktorki. To symbol seksu, symbol kobiecości, no i klasa sama w sobie. Także tutaj miło nam, że możemy również nawiązywać w jakiś sposób do tejże właśnie klasyki. Marilyn Monroe, mimo że zakończyła życie w tragiczny sposób, niemal od początku swojej kariery była wzorem do naśladowania dla wielu kobiet na całym świecie. Kobiety chcą być takie jak ona, chcą ją naśladować, chcą być tak piękne, mieć tyle wdzięku. Wrocław też ma swoją Marilyn Monroe. Najsłynniejsza polska sobowtórka gwiazdy, Anna Nas, nie kryje dumy z tak dużego podobieństwa. Dla mnie jako kobiety to cała przyjemność, to zaszczyt. Wrocławska wystawa zdjęć słynnej aktorki będzie pierwszą stałą i eksponowaną w jednym miejscu. Dotąd fani mieli okazję oglądać jedynie wystawy czasowe. Sama Marilyn mówiła, nie chce się zestarzeć, chce zostać taka, jaka jestem. Taką, jaką była, znajdziemy Marilyn we Wrocławiu. Fakty Anna Piskorowska.